Hejo, cześć, witajcie po was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Słuchajcie, grałem strasznie dużo od ostatniego odcinka. Uzbierałem też strasznie dużo diaksów, zrobiłem nie wiadomo ile rzeczy, ostatnio wyszedł też nowy update. I nie chcę mi mojego skina załadować, nie wiem czemu, spróbuję to na następny odcinek naprawić, bo nie chciało mi się mi załadować, nie będę musiał sprawdzić na internecie czemu. I tak, to się zmieniało kamerkę. To fuk? A, tak. tak, zrobiłem strasznie dużo nowych rzeczy. Tutaj jak widzicie, na diaksów mam 57 diamentów. Siedziałem godzinami, chyba z 14 godzin na tym sejwie, mam tam tak kopalnię rozkopaną. To zaraz wam pokażę jak zrobiłem. Więc tutaj tak wygląda dół. Na razie tylko tak o. Tutaj jakby kuchnia moja. Zrobiłem drugie piętro. Tutaj. Jest moje łóżko, będę musiał to jeszcze raz zrobić tutaj, żeby to fajniej wyglądało i zrobiłem tu balkon sobie. I zrobiłem sobie trzecie piętro, na którym będzie portal do Netheru. Jak widzicie, ostatnio jak byłem, jak kopałem jak diamenty, szukałem wszystkiego, co na naszym miejscu, gdzie było strasznie dużo lawy, to po prostu i obok od razu była woda, jak rozwaliłem kamień, to woda spłynęła i to wszystko zalała, więc zrobiłem sobie od razu diamentowy kilo, bo miałem tyle diamentów, więc tutaj już mam wszystko przygotowane, nawet mam krzesiwo tutaj, żeby to odpalić, ale w następnym odcinku pójdziemy do Netheru. Tutaj zaraz pokażę wam jak dom wygląda, dlatego też rozbierałem tyle diamentów, będę też poza tym odcinkiem szukał dalej diamentów, bo chcę sobie zrobić wszystko z diamentów, cały armor i wszystkie bronie. I potem będę chciał zrobić to miejsce tak z książkami, żeby móc enchantować to wszystko. Tutaj zrobiłem taką ścieżkę. Tutaj mam jakby miejsce dla kowala. Też myślałem o tym, żeby zebrać jakichś villagerów z tej wioski, żeby oni tutaj u mnie pracowali. Na przykład jeden by tam na farmie siedział, jeden tutaj. I przepraszam za dźwięki w tle. Moja dziewczyna śpi teraz za mną. Więc może czasem będzie kaszleć albo coś, bo chora jest. Tutaj mamy wszystko zrobione. Tu jest grób Kacpra. Chciał, żebym zrobił mu grób, zrobiłem mu grób, czemu nie. Tutaj mam na razie dwie krowy, będę musiał je rozmnożyć i świnki. Naprawdę świnki mogę już teraz, szybko jeszcze skoczę po... O, tak wygląda dom. Tak to wygląda. Według mnie świetnie, miałem tam naprawdę nie robić nic na poddaszu, ale potem pomyślałem, a jednak zrobię i wpadłem na ten pomysł, żeby ten portal tutaj sobie zrobić, bo to fajnie wygląda tak na poddaszu. Weźmy pszenicę. W ogóle ja muszę tutaj kilka rzeczy odłożyć, których nie potrzebuję tak naprawdę teraz. Jezu, bo mam tego tyle. Obsydian, to. Jezus Maria. Tego nazbierałem trochę. Ziemię zostawię, jak będę musiał gdzieś podejść. Tutaj zrobiłem sobie te... Nie pamiętam, jak to się nazywa. Ale wiecie, o co chodzi. O, krówki! Jest idzie. To. Co, chcesz być większa? Krówka? Masz rośnie. Przyniosę ci... Dziewczynę dostaniesz. Będę szkodził do ciebie dziewczyny. O, teraz świnki. I jest mała świnka. Masz mała świnko też. Podrośnij trochę. I tutaj zrobiłem na lewo. Zrobiłem dok taki mały. What the fuck? Który będę musiał trochę bardziej zrobić. Na razie zrobiłem tylko takiego. Tutaj. Ile ryb tu jest? What the fuck? Od kiedy tu tyle ryb siedzi? O Jezus Maryjus! Nie, kurwa! Papa, no Ham biegnie za mną. Podejdź tu. Patrz. Widzicie, dlatego chcę mieć wszystko z diamentu i zenchantować na przykład ostrość, niezniszczalność, by było fajnie. Porobi połowę sobie chwilę ryby. Skoro tu tyle ryb jest. Halo? Rybki? Ciągnijcie. Czy nie? Nie ciągnijcie. Siedzą, ale nie łapią. Tu 5 ryb siedzi. What the fuck i te? Uuu, się zablokował. Co zadało? Czemu one się zawsze blokują? Ile razy już mi się udało?
piski idą. Ile razy mi się już udało znaleźć te... no te zaśmielnice. Te z farbą. Więc jak na razie tyle zrobiłem. A, jeszcze pokażę wam co zrobiłem w kopalni. Tu zrobiłem to, żeby mi nie spadł jak debil znowu. Już mi się to zdarzyło, że spadłem jak debil i... No. Sobie, dobra, ja siedzę godzinami. Włączam sobie muzykę na Spotify i po prostu gram. Tu zrobiłem kopalnię tak o. Zrobiłem piec. O! Żelazo miałem tu. Tu ile kamienia, patrzcie ile kamienia mam. Tu tak o zrobiłem... O Jezus. Tu mam takiego glitcha zawsze. Nie wiem czemu to mi się robi. Tak o zrobiłem. Fajnie to według mnie wygląda. Tu wcześniej mi się wszystko paliło, bo lawa była na dole. Ja tego nie ogarnąłem. Tutaj dalej za bardzo nic nie robiłem, bo w innym miejscu kopałem. Tutaj zrobiłem takie miejsce, napisałem Welcome to Hell. Bardzo fajnie. I tutaj bardziej się szukałem rzeczy. Tutaj tyle diamentów znalazłem. O, tutaj właśnie cały ten zbierałem. I tutaj stąd woda płynęła. Tutaj zbierałem cały ten obsydian. I tutaj się kopałem. Tu ile diamentów ja kurwa znalazłem. Patrzcie, że aż od samego tego się wykopałem. Jezus Maria. Tu diamentów było wszędzie, nie? Diamenty, żelazo znajdywałem. Sam byłem strasznie zdziwiony, że tyle diamentów znalazłem. Będę dzisiaj to pewnie poza nagrywaniem, będę dalej to rozkopywał. O, w tamtą stronę bardziej. A może sobie teraz chwilę rozkopiemy. Na przykład. O! Bo tu lawa jest obok. Tylko gdzie? Bo na prawo. Brzmi jakby na prawo była gdzieś. Będę musiał nowy killowce niedługo zrobić. No nie! Ja to jest geniusz, powiem wam. Zapomniałem. O! No, lawa! O, jak widać jest strasznie dużo lawy tu jest. O! Okej! Okay. No muszę to potem rozkopać, bo jak widzicie zawsze przy lawie jest strasznie dużo diamentów, można znaleźć. Już mam chyba na tym save, jest naprawdę 14 godzin, coś takiego. Zapomniałem wziąć te torcze ze sobą. No ale chciałem wam tylko pokazać co tutaj zrobiłem. Tutaj się rozkopywałem. To fajnie tak zrobiłem, według mnie to fajnie tak wygląda. I dzisiaj pójdziemy, bo jak wcześniej chodziłem, szukałem różnych rzeczy, ale zresztą muszę trawę tą cukrową, czy co, jak to tam się nazywa, znaleźć, ponieważ chcę papier zacząć robić, chcę sobie mapkę stworzyć, bo chcę, żebyśmy w następnym odcinku poszli do Netheru, a po tamtym odcinku chcę stworzyć łódkę i żebyśmy popłynęli na przykład na inne wyspy, bo biegałem trochę wokoło i tutaj naprawdę to nie jest aż taka duża wyspa, gdzie ja to mam. Muszę próg odłożyć. Może weźmiemy sobie diamenty i zrobimy miecz sobie z diamentów na przykład. Już teraz, tylko patyków sobie zrobię. Dobra, powinno mi chyba 28. 41 patyków starczyć. Mógłbym... Bo będę musiał enchantować diamentowy miecz, bym mógł sobie zrobić... Nie, teraz nie będziemy tego robić. Nie będziemy teraz tego robić. Zrobimy to albo po tym, jak wrócimy. Z... jak to się nazywa? Z tego miejsca, gdzie ja chcę iść. Z tego miejsca, no dokładnie. Tylko słońce niedługo będzie zachodzić, więc może poczekamy trochę. A ja wiem, co zrobimy w tym czasie. Bo ja chciałem te łóżko obudować moje. Wokół. Mam ciemny dom. Chcę, bo strasznie lubię ten ciemny dom i chcę tym kolorem zrobić, chyba na górze mam więcej tego. No. Tutaj mam tego więcej. A to muszę i tak wszystko wziąć, bo muszę przestawić jak to się nazywa? Tu skrzynkę. Co? What the fuck?
Bo już mam plan, jak chcę to zrobić. To tak, zejdźmy na dół. Chcę zrobić... O, i to chcę też zmienić. Na ciemny dąb. Bo według mnie fajniej jednak wygląda niż te jasne. Też myślę, żeby podłogę zmienić. Dobra, potrzebuję 4 tego. Ciemnodębowe TT potrzebuję. O, z jednego 6 wychodzi, a to sobie zrobię tyle. Więc tutaj zróbmy sobie to szybko. Jezu, ja jak zacznę być kreatywny, to kurwa siedzę godzinami, gram. Ostatnio naprawdę siedziałem godzinami i tyle grałem. Wiecie, nowa muzyka na przykład wychodzi, już ostatnio z Lil Peepa, od Lil Peepa nowa muzyka wyszła, tamto ja siedziałem, słuchałem do nowej muzyki i kuźwa grałem. Albo zostawię to tak, nie wiem czy to tak dobrze się uda jak ja myślę, bo się boję, bo widziałem, na YouTubie oglądałem ostatnio filmik i jeden typek zrobił sobie tak samo i potem nie, jak umarł to się nie zespałnił na łóżku, bo niby było zablokowane albo coś, więc zobaczę, jeżeli to naprawdę jest taki problem. Zobaczę na YouTubie, to będę musiał to wszystko przerobić jednak, bo ja chcę, jeżeli mam umrzeć, to chcę się jeszcze zespałnić, a nie, że ja nie będę musiał zespałnić i nic. Jak widzicie, już jest noc, więc spać możemy iść, ale nie wiem. O, te drzwi też chcę zmienić na ciemny dom, bo fajnie wyglądają. Też myślałem... Jezus. Tu ile creeperów? W zasadzie tu 5 creeperów stało przy tym domu. Też myślałem, żeby te drzwi z tych stalowych zmienić na te dębowe, ale jednak nie, ponieważ... chcę, żeby one były tak zablokowane. Tak wygląda fajnie. Według mnie fajnie to wygląda, jak jest mieszane drewno. Wiem, dużo osób nie lubi na przykład mieszać z tego drewna w Minecrafcie. Ale ja na przykład lubię. Ja na przykład lubię, więc przejdźmy się. Siema, villager. Jak tam, bro? Tam ostatnio, jak chodziłem, to widziałem jedno z tych takich opuszczonych łodzi, w których można coś znaleźć. Czemu tu zombiek żyje? O, ty chuju! Ten! Really, bro? Czemu ten szkielet tam żyje? Muszę sobie łuk zrobić w ogóle. Hello! Więc tak jak mówiłem, naprawdę będę robił dużo poza nagrywaniem. Bo... mogę tyle rzeczy zrobić na odcinek, bo fajnie na przykład... Dlatego już mam portal do Netheru tak naprawdę zrobiony. Wszystko, które odpalimy dopiero na następnym odcinku. Dlatego dużo rzeczy robię. Zatem tutaj drzew tyle kuźwa, jak to się nazywa, postawiłem, żeby wyrosły. I one zaczęły nas, bo ja nie ogarnąłem, jaka musi być rozstęp między nimi. I zacząłem po prostu je obok siebie robić i one zaczęły na sobie po prostu się budować. Czemu one dopiero zaczynają płonąć, jak my jesteśmy obok nich? O, jest! Jezus, ja ostatnio szukałem naprawdę tyle czasu tego. To sobie zrobię przy moim doku. O. Dzięki Bogu, będę mógł papier wreszcie robić. Bo ostatnio biegałem w inną stronę i nie znalazłem ani jednego. Ani jednej trzciny cukrowej, ani jednej. Więc będę mógł zacząć wreszcie zasadzę. I będę mógł więcej... I będę mógł papier robić, co to jest? A to kurczak. W ogóle ostatnio miałem kurczaka w domu. Sam go ze sobą wziąłem. Sam za mną poszedł i uciekł mi chujek. A był taki słodki. RIP my best friend kurczak. Czy to jest wejście? Jest. Będziemy, też w jednym odcinku pójdziemy sobie w środku tego kanionu tam na dole. Co to jest? Jest dwóch. Czy ja mam ich się bać?
Bo nie wiem, czy nie lepiej byłoby zrobić z diamentowej broń. Idę. Zrobię chociaż sobie diamentową broń. What the fuck? Więc ja szybko to przyspieszę. Idę zrobić sobie diamentową broń i diamentową zbroję sobie teraz zrobię. Bo i tak będę szukał diamentów na następny odcinek, to i tak będziemy mieć. Więc... No. Więc ludzie, jak widzicie, zrobiłem sobie już diamentowy miecz i diamentową zbroję. Zajebiście to według mnie. Jezu, gdzie jestem? What the fuck? Dobrze, że nie miałem tego otwartego, bo wtedy bym wpadł na dół. Więc wszystko sobie z diamentów zrobiłem. Według mnie zajebiście to wygląda. Diamentowy rycerzyk. Czekajcie. Bum, no thumbnail. Więc teraz mamy z diamentu, jeszcze zostało mi chyba 30 diamentów. Więc dobrze, więc będę mógł na przykład sobie kilo zrobić, to tamto. Więc idźmy na te gnoje. Nie wiem, co to są za stwory. Ja widziałem, oni chyba rzucają tymi, co miał, jak on się nazywa, Poseidon. Czy tym trójząbem, czy jak tam, to chyba trójząb się nazywa. Nie wiem. Ale się boję. Bo jeszcze ich nie widziałem. I teraz pszczoły podobno są jeszcze w grze to do tamto. Mogliby zrobić update'y cave'u, żeby cave'y fajnie wyglądały. Tam jest jeden. Jezus. Widzieliście, co tam jest na dole? Ja będę musiał coś zdobyć, że będę mógł dłużej pod wodą być, bo ja nie mogę być za długo pod wodą. Jak widzę. Proszę mnie tu jakieś... Co to jest? Kto pielec wygląda trochę? Zombie? Przy wodzie? Martwy? To pielec? Halo? What the fuck? Ty. O Jezus! Co, on mnie nie chce atakować? Co, on z wody nie chce być? Jego ziomek gdzieś jest. Jeszcze jeden gdzieś jest więcej. Ale kurwa walka. Ale co tu są? Tam są jakieś te pod wodą. No jak to się nazywa? No nie pamiętam. Te. No. What the fuck, jak to się nazywa? O, skrzynka. Tutaj się odblokuje, żeby nikt na mnie nie wszedł. Widzicie? Dobrze, że to zablokowałem. Co? What the fuck? Jezus Maria, kurwa. Weź nie gulgoczysz, jakbyś opętany jakiś był. Zgniłe mięso i trujące ziemniaki. Wezmę sobie tylko proch. Może się przydam do czegoś. Tak mam dużo prochu już. Ale czy mi do czegoś by się przydało te trujące mięso? Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, czy to może się do czegoś przydać. Tu jest jeszcze jeden. Halo. Panie Stasiu, co pan tak się chowa tu? We, chłopie, odejdź. On taki, okej. Okej. Jest tu coś pod tym? Nie, no tu chyba już nic nie ma. Ale tu na dole są.
Tylko nie pamiętam, jak to się nazywa. Ja nie mam tyle wody, znaczy tyle, nie mogę tyle oddychać, żeby tu pływać. Nie wiem, podpłynę do góry. Poddycham. Łoty! Co to było? Bo to jest ta lawa chyba, nie? To są te lava stone. Czy to są... z kamień lawowy. Zjem. Co to jest? Co mnie interesuje? To co się świeci, bo to fajnie wygląda. Ja to chcę mieć w swoim domu. O Jezu, trochę mi zajmie tego kopanie. Żeby mi powietrze, kurwa, się nie skończyło. Ło, w ostatniej sekundzie. Ale co to jest? Pozbieramy jeszcze te inne lawowe, te. Halo, halo. Czy jest więcej tych takich, tych... tylko co ja mogę zrobić, żeby móc oddychać pod wodą? Będę musiał sprawdzić, jak to się, jak, co zrobić, żeby oddychać łatwiej pod wodą. Ale podobały mi się te. Do tego je zbieram sobie. Halo. O, muszę szybko na powierzchnię, szybko. O nie! Noc. Do domu. Do domu. Ja tu pobiegnę szybko do domu. Się prześpię. I wrócimy tutaj nad ranem od razu. Będę od razu szybko biegł z powrotem. Bo chcę zobaczyć, co tam jeszcze jest i jeszcze jest więcej tych lawa tych, to sobie bym je pozbierał. To są chyba te lawowe, nie wiem. I fajne to było to, co się świeciło. Zabrałem sobie. Bo czemu by nie? Ostatnio w ogóle piec hutniczy ukradłem z wioski, żeby postawić tam u siebie przy tym... W ogóle latarnię muszę sobie zacząć robić, a nie same pochodnie. Żeby postawić tam w tym miejscu, wiecie, gdzie będę broni robił wszystko. I źle się poczułem za to, że go ukradłem i naprawdę go im zwróciłem, nie? I postawiłem normalny piec. Dobra, teraz można. Papuszki, nietoperki, co? Ustawiono punkt odradzania. Okej. Więc wracajmy od razu szybko tam. Zobaczcie, co tam jeszcze jest. I chyba wiem, gdzie jeszcze jest jedno takie miejsce z tym statkiem opuszczonym. Albo nie wiem. Nie wiem, ale na samym odcinku, jak pójdziemy do Netheru, to co zdobędziemy? Zdobędziemy. Jeszcze taki, no i co zdobędziemy? Potem sam nie wiem. Zdobędziemy siodło dla konia, bo chcę wreszcie konia mieć. I chcę w ogóle mieć jakieś... psa chcę znaleźć, no nigdzie psów nie mogę znaleźć. Na pewno spróbuję w następnym odcinku mieć psa. Spróbuję. Bo nie będę na odcinku siedział teraz godzinę, szukał tak naprawdę psa. Albo się dowiem, gdzie jest jakieś miejsce, gdzie psy może siedzą, to wtedy stamtąd go zdobędę na odcinku. Tam jest delfin. Nie wiem, czy delfiny właśnie są przyjazne, czy nie, bo chyba jak widziałem na filmikach na YouTube, to one kurwa atakują. Halo? Majsta delfin? Ile tu ryb jest? Czemu wtedy tyle ryb tu nie było? Chyba muszę już upływać, bo już się topię. Ło! Ta trochę późna reakcja u mnie była. Jest tu coś ciekawego? Skrzynki? Nie. Tu nie, więc wypłyniemy na górę. I podpłyniemy do tego drugiego. Nie wiem, czy w nie można się dalej wkopać, na przykład... Była to ośmiornica, czy to była kurwa delfin był? Czemu co te delfiny planują? Czemu on za mną płynie? Te delfiny chyba tego bronią, bo kurwa coś na mnie dziwnie... O Jezus! Kurwa się delfina wystraszyłem. Ale tam dalej nic nie było. Jak coś po odcinku może sprawdzę to bardziej. Sprawdzę na YouTubie, jak rozróżniać te różne miejsca.
What the fuck? A. Jak rozróżniać się różne miejsca i może będę mógł coś w nich znaleźć jakoś? Bo wiem, że też na otwartej wodzie można tak znaleźć dużo tych takich tych. Pobiegnijmy sobie tu, chcę zobaczyć co tu może być. Więc fajny odcinek, według mnie się podoba, co robimy. Pokazałem wam, co w domku jest, teraz tutaj, teraz jakieś nowe moby nas atakowały. To będę musiał na pewno w nocy zacząć robić, te endermany zabijać. Bo już chcę zacząć po prostu zbierać rzeczy na endgame'a. O, i teraz bym spadł. Ja mu chyba zaczął płakać. Jak Boga kocham. Czy ja Boga nie kocham, ale bym zaczął płakać. Kto oglądał moje odcinki z Nethera, wie o tym, że naprawdę bym zaczął płakać. Tu jest kolejne takie miejsce, tylko niedługo się pewnie będzie robiła noc, więc zaraz tam iść to trochę by się nie opłacało, bo ja będę musiał tak pewnie zaraz się zbierać. Tu jest, a to lawa. Ja się patrzę, co to jest. O, co to jest? Wow, koledzy. Ja jestem miły. Tu jest... To będzie na pewno miejsce, które będę sam chciał sprawdzić. Jesteś pod wodą tutaj? Jest chyba tam. Albo może muszę szybko wskoczyć na to. Co? Ale trafiliśmy, kurwa, bingo, nie? Wracamy. To sobie wrócę, samemu zbiorę. Ale wracamy. Mamy ile To jest zajebiste miejsce. Zajebiście. Nice, to jednak dobrze, to 13 szmaragdów. Nice. Będę musiał w ogóle, co muszę zacząć robić? To będę musiał zacząć levelować tych sprzedawców u mnie w wiosce tej obok. Żeby mi coraz lepsze rzeczy sprzedawali, żeby na przykład mi jakieś mapy sprzedawali do tych podwodnych świątyń i nie wiadomo co, to na pewno poza odcinkiem będę robił, bo to jest długi proces ich naprawdę polepszania. Więc sobie będę poza odcinkiem to robił, ale zajebiście! Znaleźliśmy ile tych szmaragdów. Szmaragdy i tam jeszcze bryłki żelaza i żelazo. Nice, jednak dobrze, że poszliśmy, naprawdę dobrze, że tam poszło do środka, nie? Fajnie. No tutaj, więc stąd przyszliśmy. Tu jest ten las. Tylko nie wiem, bo teraz wiem, znaczy nie wiem, bo wiem dokładnie. Wiem, że teraz... Czemu woda tu nie wpływa? Dobre pytanie. Od kiedy ten update nowy wyszedł, dodali nowe biomy. I teraz moim pytaniem jest, czy jeżeli ja gram od wersji 1.14, chyba tak, to czy u mnie się nowe biomy zaczną pokazywać, bo chyba właśnie nie, przez to, że gram od 14, chyba mi się żadne nowe biomy nie pokażą. I bo pszczoły przecież te są, to tamto. Chciałbym to wszystko tutaj też zobaczyć. Fajnie było się... Ja w ogóle powiem wam, nigdy w ten las jeszcze nie wbiegałem. Nie wiem czemu, w ogóle muszę zjeść. Nie wiem czemu nie wbiegałem. Może tutaj gdzieś będę mógł pieska znaleźć. Grzyby! Kurwa, czemu te grzyby są takie wielkie? To jest biom z wielkimi grzybami. Jezu, jak tu ciasno jest. I creepy. Jezus Maryjus. Więc... Jak to się nazywa? Co ja chciałem powiedzieć? Co? Zapomniałem, co chciałem powiedzieć.
A, czy będę też miał te pszczoły i to wszystko inne na swoim save'ie, bo fajnie by było to zobaczyć też tutaj, a nie, że bym na przykład musiał nowy, bo na nowego światu nie chcę tworzyć, bo mi się za bardzo podoba to wszystko, co tutaj mam i jak to wszystko mi wychodzi, więc no by było fajnie, jeżeli to by od razu tutaj też się pojawiało. O, jesteśmy królami świata. Fajnie tak po drzewach sobie biegać. Pamiętam kiedyś, jak jeszcze grałem. Dokładnie. Jak grałem jeszcze w 2013-2014 w Minecrafta, to często robiłem domki na drzewach. Jezu, ile tu jest? Co to jest, kurwa, las grzybowy? Jak się ten kanał na YouTube nazywał? Kraina Grzybów? Coś takiego? Ten pojebany taki kanał z tym królikiem? Ale to był creepy według mnie, kurwa, kanał. Ja to siedziałem, jak widziałem z tego, co się takie... Wood? Ta fuk? Ja nic nie brałem, ja nic dalej nie biorę. Nigdy nie brałem. I pomyślcie sobie... ja się czułem, jak ja bym, kurwa, na jakimś LSD kurwa chodził albo coś. To jest dopiero ostra faza, jak ten... Jak takie coś czujesz. Kuźwa. Dobra, zejdę. Oj! No, świetnie, świetnie. Chciałem środkiem przejść i tak, żebym przeszedł, że... Spadłem. Będę musiał też farmy powiększyć. Myślę nad rozbudowaniem tego wszystkiego tutaj, w tym kierunku bardziej. I tutaj na przykład to wszystko powiększyć. I jeszcze owce sobie wziąć. Mamy świnie i krowy. Owce wziąć, kurczaki mieć. Kurczaki tylko uciekają chyba. Jeszcze na pewno będę dużo rzeczy robił poza odcinkiem, ale spróbuję tak naprawdę jutro nagrać nowy odcinek. Czyli jak dzisiaj ten odcinek obejrzycie jutro, spróbuję kolejny albo pojutrze wrzucić. Jak będziemy szli do Netheru, bo na pewno chcę iść do Netheru. Ale tak to było na tyle w tym odcinku. Bardzo mi się podobał. O, myślę, że on też się spodobał, bo i tak zawsze 30 łapek w górę. Mój Love Smax i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.